Witam wszystkich serdecznie na kolejnym już odcinku Rozmowy z Zaświatami. Jeśli Państwu podoba się to, co robimy, proszę lajka, suba, udostępniajmy. Tam jest też takie małe okieneczko, miejsce, gdzie pisze podziękuj. Można tam 5, 10, 15, 20, a i więcej złotych wpłacić. Ponieważ to dzięki Wam możemy robić to dla Was, tak? Także będę bardzo wdzięczny i z góry dziękuję. Państwo piszą też, z kim chcieliby, abym ten kontakt nawiązał. Wszystko szanujemy. Proszę więc też o wsparcie nasze, bo wtedy prośba będzie zrealizowana. Łatwiej będzie nam to zrealizować. A też proszę przepatrzeć naszą playlistę, bo jest już bardzo dużo kontaktów. Czy ktoś nie dubluje tego, tak? Czy ktoś nie chciałby się z kimś skontaktować, kto już jest na naszej playliście, z kim się skontaktowaliśmy. Dzisiaj trochę na Państwa życzenie, i to dość mocne takie życzenie, Rydz Śmigły. Ja nie muszę tej postaci przedstawiać. Ja nie muszę mówić, kto to jest, bo wszyscy, co się interesują historią, dobrze wiedzą, kim był Rydz Śmigły. I tutaj zdania są podzielone wręcz, no, dwa, trzy, może cztery obozy. Więc postanowiliśmy, jakby to powiedzieć, oddać głos, no, samemu Rydzowi Śmigłemu, aby on ustosunkował się do tej całej sytuacji. Oto on. Bardzo łatwo mówić jest o klęsce, porażce lub rzeczach takich, jakbym zrobił, gdybym był na miejscu jego, to bym, ja wiem, co bym zrobił, powinien zrobić, bo nasze zdanie jest takie, że gdyby on wtedy, nie powinien robić tego i tak dalej, i tak dalej. Każdy mocny w słowach wypowiada słowa i rozgrywa to, co zostało już dawno rozegrane na swój sposób. Ma prawo do tego. Ale czy ma moralne prawo oceniać człowieka, który w tak trudnych, strasznych i do końca niezrozumianych czasach podejmuje decyzje? Czy można też karać go słownie, słowną banicją, czy można też wyciągać wnioski tak daleko idące i posądzać człowieka o zdradę, o to, że zdradził. Nikt, i oby nikt nie musiał być w mojej sytuacji, oby nikt z tych, którzy tak pięknie mówią kwieciście, nie musiał podejmować takich decyzji, które podjąłem ja. Jeśli jednak musiałby stanąć w takiej sytuacji, pewnie trzy razy by się zastanawiał, pięć razy żegnał jak pop, zanim podjąłby tą prawdziwą decyzję. Ja miałem zawsze jedno tylko przed oczami – Polska. Zarzucono mi, że współpracowałem też z Sowietami, bo dałem rozkaz, aby do nich nie strzelać. Rozkazy wydaje się różne, historia je ocenia. Ale historia jest jedna, historycy są różni. Historia pisze fakty, a historycy piszą historię. Oczywiście może to było nie najlepszym rozwiązaniem powiedzenie, aby z Sowietami nie walczyć. Ale też moja wiedza na temat uderzenia Sowietów była bardzo niejasna.
A przecież w pierwszej fazie jest rzeczą jasną, że Sowieci nie atakowali, nie rozbrajali, tylko wchodzili i próbowali się dogadać. Wielu rzeczy nie wiecie, a mówicie o tym, co wy byście zrobili. Rumunia złamała wszelkie ustalenia i nas internowała, a mieliśmy przedostać się do Francji i tam budować armię. Można powiedzieć, że ślepo wierzyliśmy we Francję. Proszę wierzyć, nikt nie wierzył ślepo we Francję. Obwinia się ministra Becka, że był jednym z głupszych ministrów. Kiedy patrzę teraz na waszych ministrów, no to nie wiem, no to się zastanówmy. Mamy nad czym. Kiedy Beck wciągnął Francję i Anglię do wojny, a przynajmniej dostał gwarancję, zdawał sobie sprawę, że militarne uderzenie tych obu mocarstw może być bardzo dalekie. Ale wiedział jedno, jeżeli wciągnie Francję i Anglię do wojny, to zrobi z tego konflikt międzynarodowy. Gdyby Anglia i Francja nie podpisała z nami umowy, Niemcy by weszli, nakryli nas czapkami i nigdzie dalej nie szli, zostalibyśmy pod butą niemiecką. Długo byłoby się wyzwalać albo zastanawiać, kto może nam pomóc, kiedy by się reszta dogadała z Niemcami. A ci Polacy. Ale myśmy wciągnęli Francję i Anglię do wojny. I kiedy trzeciego dnia wywołały tą wojnę, znaczy wypowiedziały tą wojnę, wiedzieliśmy, że już nie jesteśmy sami. Nawet jeżeli przyjdzie nam polec teraz i podpisać kapitulację, to ta wojna dopiero się rozkręca i wrócimy tutaj. I Francja i Anglia w którymś momencie uderzy. Nikt nie wiedział, jak to pójdzie, że tak poszło. Ale nie należy więc oceniać, nie należy więc zbrukać wszystkich i wrzucić w jeden dół. Zapytacie się pewnie, co ja tutaj robię. Ano robię różne rzeczy, o których nie będę mówił i żyję na całkim niezłym poziomie. Mówi się, że byłem sanacyjny, że byłem taki, siaki, owaki. Każdy z nas ma w sobie trochę tego, trochę tamtego. I zanim ocenisz kogokolwiek, oceń najpierw siebie. Jak ty wypadniesz? Bo z perspektywy tego, co wiesz dzisiaj, ty wiesz, co byś zrobił wczoraj. Teraz wszystko wiesz. I gdybym ja miał taką wiedzę, jak my mamy dzisiaj na temat wojny tej 39 roku, nawet tych pierwszych 20 dni września, ja bym wiedział, co zrobić. To inaczej by to poszło. Ale tej wiedzy nikt nie miał. Proszę to zrozumieć. I proszę o tym pomyśleć. Nie podejmujmy pochopnych decyzji, jeśli nie jesteśmy na polu walki. Zdrajca jest zdrajcą, kiedy ewidentnie jest zdrajcą. A za podejmowanie decyzji, które wydają się, że były złe, ale tylko wydają, nie można go za to osądzić. A poza tym dziękuję Państwu za występ, jak to mówią teraz młodzi. Jestem już po drugiej stronie. Swoje odebrałem i swoje przerabiam. I żyje mi się całkiem tu inaczej. I tak naprawdę świat nigdy nie powinien się podzielić na żadne granice. Świat nie powinien nigdy ze sobą walczyć. I nigdy nie powinniśmy być z tego rozliczani. Poza tym, jakby ktoś nie wiedział, to myśmy jedyni stawili opór Niemcom, kiedy ten cudowny Zachód, jak to się teraz mówi, wszystkim ustępował. Oddawali Czechy, Austrię, kłaniali się Hitlerowi, prawie całowali go po rękach. Każdy chciał z nią przebywać w pokoju, jak z prostytutką. A myśmy jedyni postawili weto. I nie to sławne liberum veto, które nas rozwaliło, ale veto i pokazali światu, że dalej
coś takiego jak Adolf Hitler nie może rządzić. Ale powtarzam jeszcze raz, po tej stronie mam wszystko za sobą. Żyję tu w innym świecie. I gdyby ludzie wiedzieli, jaki jest tu świat, to inaczej by toczyli tamten świat. Ja nie mogę zbyt wiele powiedzieć, ponieważ każdy musi przeżyć swój świat. I każdy musi zrozumieć. A propaganda PRL-u położyła mnie, propaganda wielu innych położyła mnie. Spierałem się zawsze z obozem, który był w Londynie. Spierałem się także z generałem Sikorskim. Więc potem położono na mnie tą czarną pelerynę zdrajcy, wariata, głupka, który uciekł z kraju, który pozostawił walczących. Dziękuję. Nic więcej nie dodam i nic więcej nie ujmę. No i tu mamy koniec przekazu, więc tak pozostawiam to do Państwa myślenia, do Państwa dyspozycji. Cóż mogę powiedzieć? Życzę wszystkiego dobrego. Jeśli się to podoba, to proszę lajka, suba, udostępniajmy, ale też tam jest takie miejsce, gdzie można wesprzeć nas, bo się podobało. Proszę o różne propozycje, przemyślane, ale jeżeli już, to wesprzyjmy też nasz kanał. Wtedy te propozycje będę mógł śmiało robić. Pozdrawiam.